Były życzenia, opłatek i wigilijne potrawy. Już po raz szósty na Chrzanowskim Rynku zorganizowano wigilię dla mieszkańców. Przedświąteczne spotkanie wigilijne w sercu miasta na stałe wpisały się już do grudniowego kalendarza imprez w Chrzanowie. Pomysł, by organizować takie miejskie wigilie, zrodził się po remoncie rynku miasta i do dziś ma wielu zwolenników. Jak wrażenia? Dobrze, bardzo ładnie, fajnie. Dobry pomysł takiej wigilii? Pierwszy raz Państwo tutaj są? Z zeszłego roku też byliśmy. Czyli podobało się? Podobało się i właśnie przyjechałem. Warto się wybrać, ci, którzy nie byli, polecaliby Państwo? Tak, tak. Właśnie te tu sąsiedzi to są ta sama z nami, razem. No. Opłatki my się z burmistrzem połamali, no i teraz trzeba po opłatku coś przekąsić. W tym roku wigilijne spotkanie na rynku odbyło się 18 grudnia. W atmosferze przedświątecznej gorączki zakupów można było choć na chwilę przystanąć na rynku, choćby po to, by posłuchać kolęd. Cicha noc, święta noc, narodzony Boży Syn, Pan wielkiego majestatu, niech się dziś całemu światu odkupienie bi, odkupienie bi. Na scenie na świeżym powietrzu wystąpili m.in. laureaci mikołajkowego konkursu piosenki. Nie tylko dzieciaki zaprezentowały swoje umiejętności wokalne. Można było również posłuchać śpiewu i gawęd pań z koła gospodyń z Luszowic i Balina, a na specjalnych planszach obejrzeć tradycyjne ozdoby świąteczne. Ich autorami byli uczestnicy konkursu organizowanego przez MOKSIR i Stowarzyszenie Folklorystyczne. Autorzy najlepszych prac otrzymali w trakcie wigilii na rynku nagrody z rąk włodarza Chrzanowa. Te najpiękniejsze pająki, gwiazdy i inne ozdoby wybierało jury, zwracając uwagę m.in. na to, czy są one wykonane zgodnie z tutejszą tradycją, podkreśla członek jury konkursowego. Nam chodzi, żeby to były ozdoby tradycyjne już, z elementami słomy, bibuły, papieru, żeby plastik nie wchodził. No niestety zaczął w ubiegłym roku być, no i komisja niestety część może estetycznych prac ładnych, ale musieliśmy eliminować w tym roku. Już to niektórzy zrozumieli, że trzeba się postarać, przygotować. No i jak tu widzimy na planszach, są takie ciekawe rzeczy nagrodzone. Jak na Wigilię przystało, nie mogło zabraknąć opłatka, które roznosiły śnieżynki. Życzenie mieszkańcom złożył burmistrz Chrzanowa Ryszard Kosowski. Ja też Państwu dzisiaj tutaj z tego miejsca składam najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dużo zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności, radości, żeby święta w spokoju upłynęły i w takim wzajemnym poczuciu wzajemnego zrozumienia. Życzę Państwu, aby wszystkie życzenia, które będziecie sobie składać przy wigilijnym stole, się spełniły. Wigilie to okazja, by połamać się opłatkiem także z nieznanymi sobie osobami. Czas Świąt Bożego Narodzenia to przecież także okres życzliwości i uśmiechu. Po życzeniach i opłatku nadszedł czas na wigilijną wieczerzę. Jak co roku nie zawiedli chrzanowscy restauratorzy z kafejki w Chrzanowie i Starych Murów. Potrawy przywiozły także panie z kół gospodyń wiejskich. Dzięki temu każdy mógł spróbować tradycyjnych dań, takich jak żurek, łazanki czy kompot z suszu. Chętnych do degustacji nie brakowało. Ponoć wszystko smakowało świetnie. Stroje widzę dosyć tradycyjne dzisiaj, tak? Tak, chrzanowskie. Chrzanowskie, a łazanki chyba też chrzanowskie. Jak smakują? Tak, bardzo pyszne są. Proszę powiedzieć, pierwszy raz na Wigilii panie są? Tutaj? A nie, nie, my już kilka razy. Co? Jak co roku lepsze te potrawy? Tak, co roku lepiej smakują, a zwłaszcza teraz, bo są gorące i zimno, że się zagrzejemy. Bardzo dobry żurek z grzybkami i ziemniaczkami, bardzo smaczny. Na taki mróz to chyba idealny. No właśnie, na taki mróz to jest bardzo dobrze się rozgrzać, żeby nie zmarznąć. Bardzo dobry. No zupa jest bardzo dobra, to jest właściwie żurek. Świetna. Rzeczywiście wigilijny? Wigilijny, tak, bo są i grzybki w tym. Ziemniaczek, bardzo dobre. U pani na stole w Wigilię też taka zupa się znajduje, czy akurat nie? Ja sobie zrobię, ale grzybową.
Choć kolędnicy dopiero pojawią się w naszych domach, to na Wigilii na rynku już ich nie brakowało. Przyjechali specjalnie z Dulowej i przywieźli ze sobą diabełka, a ten nie dał o sobie zapomnieć i dzielnie grabiami straszył uczestników Wigilii. Jak twierdzi, dba zwłaszcza o kondycję pań, która atakuje najczęściej. Dobra rola? Fajna. Można dźgać, można wszystko podnosić, spódnicę. Co można robić? Podnosić spódnicę. A jak tam panie na to reagują? Dobrze. Reagują tak, że śmieją się i głośnie śpiewają. A nie za wcześnie na takie podnoszenie spódnic, bo ty chyba dopiero zaczynasz w tym diabelskim fachu robotę, co? No nie. Oprócz diabła na spotkaniu wigilijnym nie mogło zabraknąć i aniołów, które tym razem liczyły na dobre serce mieszkańców Chrzanowa. W ich rolę wcielili się uczniowie gimnazjum nr 1 w Chrzanowie, którzy pod hasłem Bądź aniołem dobra zbierali produkty, z których miały powstać paczki świąteczne dla dzieciaków ze świetlicy działającej przy Centrum Usług Socjalnych. No, po prostu jeździmy tam do tych Centrum Usług Socjalnych, bawimy się z dziećmi i po prostu wpadliśmy na pomysł, żeby im jakoś te święta umilić i zbierać takie paczki dla nich. Myślicie, że chrzanowianie rzeczywiście okażą się aniołami dobra i wspomogą tutaj, ten kosz się wypełni prezentami? No, myślimy, że tak. Na razie po prostu stoimy tutaj od 11. Nie, jest jeszcze niedużo ludzi, dlatego będziemy stali, czekali. Będziemy zapraszali, żeby jakieś paczki dawali. A na kolejne wigilijne spotkanie na rynku zapraszamy znów za rok.